Hi, this is Little Dwarf playing games while rambling incoherently into a microphone. Why? Just because I can. And I continue with Gothic 2 Night of the Raven. Now I'm ready to finally report to Garond on my progress of finding the ore, and then also to free Gorn. And after that I'll be free to return to Khorinis to report to Lord Hagen. Proszę. Przynoszę ci pierścień Tengrona. Powinien cię ochronić. Tengron powiedział, że przyjdzie po niego, kiedy tylko wróci. Co? Wiesz, co to za pierścień? Dostał go w nagrodę za odwagę w bitwie. Mówisz, że chce go z powrotem? Jeśli taka jest wola Inosa, to tak się stanie. Jeśli taka jest wola Inosa. Pokaż mi, jakie zwoje oferujesz. Also, I was reminded of the fact that it's pretty advantageous to sell a lot of stuff to Sengrath for reasons that are going to become clear later on in the game. So I'm going to sell my remaining loot to him. It's not that much, but still. It's going to be beneficial for me anyway, so why not do it? I have a nasty feeling that my keyboard is actually starting to malfunction. It doesn't always register my input correctly, which doesn't really help considering I suck at playing this game to begin with, even in perfect conditions. But oh well. I wasn't supposed to. Did I buy it back? I didn't want to do that. Basically what I was saying about my keyboard malfunctioning. Okay, obviously the skins I can sell to Bosper for a greater price later on. Yep, I did buy it back for not at all an advantageous price, so that was pretty pointless. However, jeżeli on sam tego nie widzi, to nie mogę mu pomóc. Ja już nie wiem, w co mam wierzyć. Właściwie może być go tylko żal. No widzisz, już mi lepiej. Przyszło mi to do głowy. Powinien być mądrzejszy, mi w to uwierzyć. Dużo by mnie to kosztowało. Chcę wykupić Gorna. Dobrze. Idź do Gerolda i powiedz mu, że z mojego rozkazu ma wypuścić więźnia. Rozmawiałem z Fayetem. Co u niego słychać? Jego ludzie wydobyli dwie skrzynie rudy. Dwie skrzynie? Ja potrzebuję 200 skrzyń! Mam ci też przekazać, że potrzebuję dodatkowych ludzi. Co? Mam wysłać kolejnych ludzi na pewną śmierć? Nie ma mowy! Jeśli chodzi o grupę Sylwestra... Widziałeś go? Rozmawiałeś z nim? Wszyscy zginęli. Zaskoczyło ich stado pełzaczy. A co z rudą? Wiesz, ile zdołali wydobyć? Zdążyli zabezpieczyć kilka skrzyń. Ukryli je w jaskini, przy ścieżce prowadzącej z zamku do miejsca wydobycia. Do diaska! To byli dobrzy ludzie. Niech Inos ulituje się nad ich duszami. Rozmawiałem z Markosem. I jakie wieści? Ile rudy zdołali wydobyć? Cztery skrzynie.
Markos opuścił już miejsce wydobycia, by przenieść rudę w bezpieczne miejsce. Teraz strzeże jej w małej dolinie za liniami orków. Prosi o posiłki. Tylko 4 skrzynie? I opuścił już kopalnię? Niedobrze. Bardzo niedobrze. Mam mu wysłać dodatkowych ludzi? Trudno. 2 będzie musiało mu wystarczyć. Niech to diabli! Co się tu dzieje? Czyżby sam Beliar przybył, by się z nami zmierzyć? Większość moich ludzi zginęła. Dzięki tej garstce rudy nie powstrzymamy nawet jednego orka, a co dopiero całą armię! Ta wyprawa jest z góry skazana na niepowodzenie. Co z listem do Lorda Hagena? Mamy w sumie 10 marnych skrzyń rudy, a straciliśmy 2 razy tyle dobrych ludzi. Dostaniesz swój list. Lord Hagen musi się o tym dowiedzieć. Ta dolina jest przeklęta. To siedlisko zła. Co z moją zapłatą? A tak, prawda. Jestem ci winien trochę złota. Oto twoja nagroda. Co zamierzasz teraz zrobić? Próbowałem wszystkiego. Teraz cała nadzieja w tobie i w posiłkach od Lorda Hagena. Będziemy dalej trwali na posterunku, zanosząc modły do Inosa, by nie opuścił nas w tej godzinie próby. Okay, so let's read the note that Garand has given me to Lord Hagen. Lord Hagen, the expedition to the Valley of the Mines failed. We suffered many losses. The survivors are trapped in the castle, surrounded by orcs. We have been attacked by dragons many times. They have devastated the lands around the castle. With Inos's help, we shall prevail until reinforcements arrive. A sortie is impossible. May Inos keep us all, Garand. And with that, I'm basically ready to leave. Once I free Gorn. So, let's do just that. Actually, I think I also have some valuables to give to Brutus. Słyszę o tym po raz pierwszy. Nie chcę już o tym słuchać. Ja bym tego nie zrobił. Mam coś dla ciebie. Znakomicie. Jeśli chcesz, mogę cię szkolić. Coś nowego? Wszystko jest takie ciche. Okay, I've asked that question before. I just wondered if maybe the answer has changed. Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. Znasz już moje zdanie. Można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Uwolnij Gorna. To rozkaz kapitana Garonda. Już przekazano mi taką wiadomość. Proszę, oto klucz. Możesz wejść do środka. Przyszło mi to do głowy. Może być go tylko że. Znasz już. I can also talk with some of the other convicts. They don't have anything that important to say, but still it's a bit of flavor. Zostaw mnie w spokoju, człowieku. Well, I guess that wasn't particularly flavorful, but there's one of them that has a name. And he actually tells you a little bit about the dragon attack. Gdybym odszedł, kiedy miałem na to szansę, dziś nie musiałbym harować dla tych świń. Byłem na zewnątrz, kiedy smok zaatakował. Widziałem go. Był wielki, niczym 10 rosłych mężczyzn. Jego ognisty oddech w mgnieniu oka spopielił chaty. Smok! Za żadne skarby się stąd nie ruszę. Nie jestem szaleńcem! Okay, and that is gone over here. Dość tego wylegiwania. Jesteś wolny. Najwyższy czas, żeby ktoś mnie stąd wyciągnął. Ale w życiu bym się nie spodziewał, że to będziesz ty. Dobrze cię znowu widzieć. Garand narzeka, że za dużo jesz i nie może sobie pozwolić na utrzymywanie takiego darmozjada. Skoro już o tym mowa, napiłbym się dobrego piwa. Chodźmy stąd, zbrzydła mi ta cela. Czekaj chwilę, mam tutaj coś, co może ci się przydać. Znalazłem w celi tę zbroję. Jakiś więzień musiał ją tutaj ukryć. Na mnie jest za mała, ale na ciebie powinna pasować. Dzięki. Zobaczymy się u Miltena. Jasna sprawa. He's basically given me a duplicate of the armor I'm currently wearing. Wszystko przez rudę.
Ciągle to samo, wszystkim zależy tylko na tej cholernej rudzie. Okay, so I'll actually go to Milten and talk with them again, with Gorn and Milten, because they have a few new voice lines now that I have freed Gorn. And after that, I'm basically ready to leave back to Khorinis, talk to Lord Hagen, and get my hands on the Eye of Innos. No widzisz, już mi lepiej. Było dokładnie tak, jak mówisz. To było przecież jasne. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Skąd ty to masz? Jeżeli on sam... Uwolniłem Gorna. Dobra robota. Zastanówmy się, co dalej. Co zamierzasz dalej robić? Wrócić do klasztoru. Zaczekam tutaj jeszcze trochę, ale skoro Gorn znów jest na wolności, mogę się z nim zabrać. Pyrokar musi koniecznie dowiedzieć się o wszystkim, co się tutaj dzieje. Jak uważasz? Mam tylko nadzieję, że Lord Hagen właściwie oceni zagrożenie. Wolę nie myśleć, co się stanie, gdy orkowie przekroczą przełęcz. Zatem bezpiecznej podróży. Słuchaj, dość się już tutaj wynudziłem. Mam wielką ochotę rozejrzeć się trochę poza doliną. Jak się przedostałeś przez przełęcz? Znalazłem ukrytą ścieżkę, która prowadzi przez opuszczoną kopalnię. Świetnie. Zaczekam na właściwą chwilę, a potem dam stąd nogę. W takim razie idź na farmę Onara. Znajdziesz tam Lee i jego chłopców. Na pewno ucieszą się na twój widok. Tak zrobię. Dzięki za cynk. Jeszcze się spotkamy. Możesz na to liczyć. Okay, and with that done, I'm basically ready to go back. I won't teleport to the past, at least not yet, because there are still a couple of orcs nearby the castle, and I should be able to defeat them. If I'm careful enough, which will grant me a little bit of additional experience, not to mention a nice feeling of accomplishment. I've actually killed most of them already, but as I said, there are still a bunch left. Okay, again, I have to hide from the shaman's line of sight so that he freaks out, and then I can deal with the warrior. Okay, that was unexpected. Basically, if they are struck down by the lightning of the claw of Beliar, they actually survive a little bit after, and if they are in the middle of an animation of attack, they still carry out their attack. Basically, it's like an attack from beyond the grave, and if you're not careful, it can actually kill you, as it almost did to me just now. Okay, that's actually mightily embarrassing to defeat the orc only to get killed by the warg, but I guess the tradition has prevailed once again with me activating the potion of speed and then dying like a noob soon after, thereby totally wasting the effect. Oh, that's hilarious. The shaman has accidentally hit the warg with his... with his fireball, which caused the warg to
to turn against the shaman. That was a nice comedic routine right there. Okay, that's quite a significant group. I might have to leave them alive. I guess I'll save something for my next trip to the Valley of the Mines. I think some of the orcs will respawn, but most of them won't. So at least I'll have those to deal with. Which I guess now I can just use the rune of teleportation to the pass. Which will save me a couple minutes. Jesteśmy na miejscu. Pozostałą część drogi zaliczę już sam. Muszę załatwić parę spraw, zanim pójdę do Khorinis. Dziękuję ci, przyjacielu. Do zobaczenia w mieście. Okay, that's pretty weird, because he already said that when we were at the place of exchange, and then he literally repeated it word for word. And so begins chapter 3. Chapter 3 actually features some of my favorite enemies in this game and actually in all of the games I've played. They are called the Seekers, and they are not particularly dangerous, but they are very ominous in the way they look and in the way they sound and in the way they overall behave. I will explain that a little bit more after I encounter the first of them, which is over there in this dark cloak. Poddaj się, póki jeszcze możesz. Stąd nie mam ucieczki. So basically, from now on, the Seekers roam the roads of Khorinis and like hide in the bushes and stuff, and they hunt you basically, and they have those ominous growling voices, and basically they like try to hunt you down, and it's really cool to see them in the corners and in the distance, in those dark robes, waiting for you at every turn. I was always freaked out by them when I was younger. You can already see one of them walking there in the distance. No, jesteś nareszcie. Idź lepiej od razu do Xardasa. Mamy problem. W to akurat łatwo mi uwierzyć. Od twojej ostatniej wizyty rozpętało się prawdziwe piekło. Porozmawiaj z Xardasem. Czeka już na ciebie. Xardas kazał mi przekazać ci tę runę. Dzięki niej szybciej do niego wrócisz. Spotkamy się na miejscu. Okay, but before I do, there's a bunch of monsters I might be able to deal with. It's also useful to check Onar's farmstead, at least for a little bit, because you get a rune of teleportation. Which you can later use to get back to there. Thank you.
I know I should, you know, give up and return later with better armor, but I just can't. And the worst thing is, there's another dragon snapper out there, and again, my OCD kind of compels me to go and kill it, even though I know it's a not that great of an idea. However... Oh. The seekers have desecrated the shrines, and if you try to pray at them, you're actually going to get cursed. I guess I can involve him in that a little bit. He will shoot the bow at it, I think. Hopefully. Jedna bestia mniej. Okay, that kind of worked out. Ta obrzydliwa bestia nie żyje. A więc znowu będę mógł normalnie polować. Proszę o te obiecane pieniądze. Guess I can talk to Bengar as well while I'm nearby. He will actually give me a quest. He carried a potion of speed, which is of great utility to me. So I'm glad I killed him. Czy Pardos wrócił? Tak, teraz odpoczywa w domu. Dzięki za wszystko. Nie ma sprawy. Czekaj, chciałbym ci się jakoś odwdzięczyć, ale nie mam jak. Nie ma sprawy. Strażników już nie ma, a Baltazar znowu może korzystać z twoich pastwisk. Dlaczego? Bo ja tak powiedziałem. W porządku, jak sobie życzysz. Niech wyprowadza swoje zwierzęta gdzieś za pola uprawne. Jak wygląda sytuacja? Malak zniknął i zabrał ze sobą wszystko i wszystkich, którzy mogli dla mnie pracować. Mówił, że kieruje się w góry. Nie mógł już tu wytrzymać. Codziennie z przełęczy wypadają hordy potworów i grasują na płaskowyżu. To mnie wykończy. Gdybym tak miał przynajmniej kilku pomocników albo najemników. Był nawet taki jeden, co chciał dla mnie pracować, ale chyba zmienił zdanie. Zdaje się, że nazywał się Wilk. So basically that's one of the reasons I went here to get that quest to bring Malak back, and I can do that by offering a wolf a job to guard the farm. Teraz poznasz prawdziwą moc swego pana. Nic cię już nie uratuje. If you close in without attacking and without them starting to attack you with the spells, they actually always deliver some kind of an ominous warning or like a boast against about the power of Beliar or whatever. Although I have to admit, they talk a lot of shit for someone in Claw of Beliar distance,
Like, they are not particularly troublesome as enemies, but I really like the concept we have behind them, and the way, like, pretty much everything about them is great. Their looks are great, those hooded robes. Their voice is great. The lines themselves are pretty great as well. They're pretty cliché, you know, cliché dark warnings or whatever, but they fit the mood really well. But what I like especially is how prominent they are throughout the roads. They wait at for you at corners, you know, in bushes, and they also travel the roads and look for you constantly, and it gives you this feeling of paranoia and this feeling of thickening this thickening atmosphere of danger as Beliar's power grows and he grows desperate to defeat you. I'm having a lot of learning points, but they're going to get spent pretty quickly, because at this point the thresholds are large enough that even a single point, for example in 100 proficiency, costs me like 3 points, or maybe even 4 points. But it's not like I have that much to spend it on. And here is Malak. So I'll talk with him en route to Onar's farmstead, so that I'll be able to learn that he needs protection in order to consider going back to the farm. Co tu robisz? Uciekłem z farmy Bengara. Nie chciałem zostać rozszarpany przez jakieś stworzenie, które może w każdej chwili przekroczyć przełęcz. Nawet sobie nie wyobrażasz, jakie paskudstwa wyłoniły się stamtąd w ciągu kilku ostatnich dni. Chyba jednak mogę to sobie wyobrazić. Bengar cię potrzebuje. Chcę, abyś wrócił na jego farmę. Jeszcze nie zwariowałem. Tam jest niebezpiecznie. Nigdzie się stąd nie ruszam. Jak ci się tu żyje? Muszę tylko uważać na bandytów. Z dwojga złego wolę to. Okej. Okay. I'm running out of hasty herring, which is a pity. I might be able to buy some new potions of speed though, because the chapters have changed, which means that the inventory of the merchants has also changed. To rzeczywiście prawda. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Dalej tu jesteś. Nie chcę tego słuchać. Ustaliliśmy, że nie będę cię zatrzymywał. Mam swoje zdanie. Naprawdę trzeba było mnie słuchać. Nie wiem, this fight is happening at an inopportune time for me, because I'm not fully healed. Quick. That's one of the problems with... Dzięki za złoto. Lepiej zaopiekuję się twoją bronią. Well, that's one of the problems with the Claw of Beliar. If it strikes a crit with the lightning, it straight up kills the enemy, so I guess I'll have to pay a fine for that. But... Hey, ty! Naucz mnie walczyć. Mogę cię nauczyć walki każdą bronią. Od czego zaczniemy? Nie mogę cię już niczego nauczyć. Jesteś za dobry. As you can see. Już jesteś lepszy. Tak trzymać. His threshold is basically 90%. But now I can use the stone tablet. To go to 92%.
and there's still a book in Khorinis that will give me additional 5%. Nie można na tym polegać. Nie trzeba mi więcej kłopotu. Hey. I'm pretty sure she was supposed to give me food if I beat up Bullco, but I guess maybe the fact that I killed him makes her horrified, and she doesn't want to, you know, reward such behavior, which I can definitely understand. On myśli, że to takie łatwe. Ode mnie tego nie dostał. Mnie mówili co innego. Nie może tak dalej być. Wszystko w porządku? Uratowałeś mój tyłek, kolego. Nigdy ci tego nie zapomnę. Co będziesz teraz robił? Że ja mam lepiej? Najpierw zamierzam porządnie się najeść. Mam swoje zdanie. A potem? Na ten temat. Kto wie? Może wrócę do kolonii. To było oczywiste. Ktoś musi mieć oko na orków. Nie chcemy chyba, żeby bez ostrzeżenia zapukali nam do drzwi, nie? Nie mów, że o tym nie wiesz. Okay, I'll go talk with Torlof and Lee. Inaczej bym się do tego zabrał. Ode mnie tego nie dostał. Gdzie się podziewałeś? Byłem w górniczej dolinie. Tam są smoki. Paladynom nieźle się od nich oberwało. Czyżby? Słyszę o tym po raz. Zatem w tych opowieściach jest jednak trochę prawdy. Naprawdę w to wierzysz? Lee na pewno się tym zainteresuje. Trzeba silnie uderzyć w sam środek. To tylko plotki. Myślisz, że ja mam lepiej? Chcę zwiększyć moje umiejętności. I'm going to learn a little bit of dexterity. To tylko plotki. Trudno być tego pewnym. Wymagasz ode mnie więcej, niż mogę cię nauczyć. Oh. Well, in this case... Coś się zmieniło. To rzeczywiście prawda. Kiepska sprawa. Świetnie. Teraz możesz skuteczniej wykorzystywać swoje umiejętności. Coś się zmieniło. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie masz dla mnie jakieś nowe zadania? Widziałeś tych gości w czarnych kapturach, którzy kręcą się w pobliżu? Jest z nimi coś nie tak, mówię ci. Gdy byłem na morzu, w końcu i tak widywałem różne dziwne rzeczy, ale tych zakapturzonych naprawdę się boję. Poszli w kierunku obozu bandytów, pod górami na południowym krańcu doliny. Może powinieneś się tam wybrać i zrobić z nimi porządek. Uciekał, jakby gonił go sam Belia. I will do that, but not now. I'll do that when I return to the farmstead. A little bit later. A, dobrze, że jesteś. Co się stało? Zobacz, co znalazłem w starej kaplicy. To magiczna runa. Jeśli się nie mylę, przeniesie cię z powrotem na tę farmę. Pomyślałem, że może ci się przydać. Uwolniłem Gorna. Dobra robota. Ten facet jest więcej wart niż Sylwio i jego chłopcy razem wzięci. Moje zdanie i tak nie. Wracam z górniczej doliny. Tamtejszy zamek został zaatakowany przez smoki. A więc to prawda. Lares wspominał coś o smokach, które miały się kręcić wokół miasta. Prawdę mówiąc, nie dawałem temu wiary. Co się stało z paladynami? Rozbici, zdziesiątkowani. I bardzo dobrze. Naprawdę w to wierzysz? Może Lord Hagen przemyśli jeszcze raz moją propozycję. A jeśli nie, znajdziemy inny sposób na wydostanie się stąd. Skąd nie masz dla mnie jakiejś lepszej zbroi? Jasne, że mam. Ode mnie nic. I'm not going to wear it for long, but I'm going to buy it just for, you know, out of a collector's duty, as it were. Daj mi ciężką zbroję. Proszę, to solidny pancerz. Sam taki noszę. Nie masz dla mnie żadnej roboty? Ciągle ci mało, co? I tak siedzisz w niezłym bagnie. Czego jeszcze chcesz? Kolejnego zlecenia. Ode mnie w końcu jestem najemnikiem, prawda? W porządku. Nie mam coś w sam raz dla ciebie. Mam pewien rachunek do wyrównania z miejskim sędzią. Najchętniej sam bym się tym zajął. Nie wiem już. Ale paladyni nie dopuszczą mnie do jego domu, nawet na odległość celnego rzutu kamieniem. Sprawa jest dość delikatna, więc uważaj.
Pójdziesz do sędziego i zaoferujesz mu swoje usługi. Sam by na to nie wpadł. Spróbujesz zdobyć jego zaufanie i wykonasz dla niego kilka szemranych zleceń, póki nie znajdziesz na niego jakiegoś haka. Naprawdę. Ten wieprz tapla się w takim bagnie, że nie powinno to być trudne. Tylko przynieś mi solidne dowody. Chcę, żeby po ich ujawnieniu facet trafił do paki na resztę swojego życia. I pod żadnym pozorem go nie zabijaj. To by było zbyt proste. On ma najpierw trochę pocierpieć, zrozumiano? Jak myślisz? Dasz radę? Czy coś się w końcu zmieni? Nie ma sprawy. Ile? Twoja nagroda zależy od tego, co mi przyniesiesz, więc dobrze się postaraj. Nie doszło do mnie nic na ten temat. Now, I will also go and fight the skeletons in the crypt behind Onar's farmstead in the forest, because at this point I should be strong enough to defeat them, and that's a nice chunk of experience. Oh, I also have a bunch of those old coins that I can sell to this guy. Interesują cię jeszcze stare monety? Jasne. Masz jakieś? Kilka. Dzięki. Oto twoje pieniądze. Przynieś mi wszystkie, które znajdziesz. Okay. It's interesting that I didn't even get a fine for killing Bullco. Like, I outright murdered him. But I guess that might have been considered a case of self-defense, because it's quite possible that he would have killed me if he defeated me. I don't really remember. Where is a wolf? Wiadomo od dawna. To było wiadomo nie od dawna. Żeby coś się zmieniło. Nie wpadło. Nie wiem, doszły mnie słuchy, że masz coś do moich chłopaków. A z tego co wiem, jesteś jednym z pupilków Lee. Ostrzegam cię, wkrótce wiele się tu zmieni, a wtedy, sobie pogadamy. Okej. Okay. Some vague threats. Let's talk to Wolf. Żadna wielka sprawa. Cos. Chcę się nauczyć czegoś o ucznictwie. Czego mogę cię nauczyć? I can finally put some points into bows, which I think I'm at 20, right? So I need to go 5, then 4. To wszystko tylko po włoski. And then 5 again. Nie mam czasu na takie rzeczy. Wróć, kiedy nabierzesz trochę więcej doświadczenia. Nie wiem, ty mi powiedz. Wróć, kiedy nabierzesz trochę więcej doświadczenia. Trzymam się od tego z daleka. No, i proszę, od razu poprawiła się twoja celność. Okej. Okay. Chyba znalazłem na farmie Bengara pracę w sam raz dla ciebie. Słucham. Przełęcz do Górniczej Doliny kończy się tuż przy farmie Bengara. Biedak ma więc mnóstwo problemów z różnymi bestiami, które schodzą z gór. Przydałby mu się ktoś do obrony farmy. To rzeczywiście niezła propozycja. Przynajmniej nie musiałbym tu siedzieć i gapić się tęsknym wzrokiem na kuźnię. W porządku. Jako, że jesteś jednym z nas, złożę ci specjalną ofertę. Daj mi 300 sztuk złota i mogę ruszać w drogę. I never quite understood why he expects me to pay him. Like, shouldn't it be up to Bengar? You know, how much will Wolf get paid? After all, it is Bengar who wants to employ him, so I don't really quite get it, but I am going to pay him because I get experience for that. Oto twoje złoto. Świetnie. Nim wyruszę na farmę Bengara, zastanowię się, kogo mógłbym zabrać ze sobą. Do zobaczenia! Okej. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. So, I'm going to go to the crypt and deal with the skeletons. It's going to be a little tough, but nothing I can't handle.
with the clever use of some scrolls. Namely, this ice wave scroll is going to be most useful, but also the scroll of destroy undead is going to play a significant part. Basically, a group of skeletons spawns each time you open one of the chests. But as I said, the scroll of Ice Wave can really save your skin, because otherwise, oh, there's King Sorrel around here. I haven't even noticed that the last time I was here. Otherwise, even though they are not particularly strong on their own, they can kind of overwhelm you with numbers. There's also a stone tablet here, which I haven't even known about. I am also dexterous enough to equip the longbow now, so I'm going to do that. And I can also drink this. It isn't optimal, but as I said, this playthrough is not about a 100% optimized character build or anything like that. Shadow Paladin is going to spawn. Frick, I'm kind of screwed. Defeat the skeletal mage, and quick enough to then be able to concentrate on him. And there are also two additional skeletal mages. Okay. And Anubis himself has a bunch of potions. It is a little bit underwhelming as far as rewards go, but it's still a very nice location because it's secluded and you might not even find it if you're not observant enough.
That's a nice chunk of experience and a little story about the fallen paladin. So I'll go and report to Bengar that I found him a person willing to protect his farm. I can also tell Balthazar that he'll be allowed to graze his his sheep will be allowed to graze on the fields of Bengar, which again is going to net me a little bit of experience. The Sekop has been thrown away from his house by the Seekers, but I'm not going to solve that issue. Is Balthazar dead? That would be a bummer. A poza tym, wszystko w porządku? Czasy są ciężkie. Nie mogę znaleźć moich owiec. Chyba muszę się wyspowiadać Sekobowi. Chwila. Możesz znowu wyprowadzać owce na pastwiska Bengara. Rozmawiałem z nim. Dziękuję. Od razu ruszam w drogę. A ty weź w podzięce za pomoc te baranie skóry. I'm not going to help Sekob yet, because it's actually going to be a part of a later quest, so it's more efficient to go here when the game tells me to go here, because I will have to do it anyway. I will, however, tell Malak that I've enlisted Wolf to protect the farm, and that should convince him to go back. Bengar cię potrzebuje. Chcę, abyś wrócił na jego farmę. Jeszcze nie zwariowałem. Tam jest niebezpiecznie. Nigdzie się stąd nie ruszam. Zatrudniłem najemnika, który będzie pilnował farmy. To zupełnie co innego. Ale zaraz, kto będzie go opłacał? To już mój problem. Chyba odebrałeś mi wszystkie argumenty, prawda? Prawda. Dobrze, a zatem wrócę na farmę. Mam nadzieję, że ten twój najemnik zna się na rzeczy. Actually, while I'm here, might as well kill the Seekers in the old bandit place. There's also a mine there that's populated by mine crawlers, but at this point they should not be a problem for me. So that's yet another piece of experience. Anything new to say? Not really, but I can steal from him. Yeah, I guess I'll kill them, then explore the little... Oh, frick. Wasn't expecting that. It seems they are killing... Either some of the mercenaries, or at least some of the sheep. Tyle na ten temat. Okay, I'm seriously annoyed that he stole my experience, but I'm not going to reload because of something like that. Wpadłeś w nasze sidła. Pożegnaj się z życiem.
now that that message over there that said you feel stifled is actually a curse bestowed upon you by the Seekers, and it causes you to be unable to rest while sleeping. So basically you don't get hit points back when you rest because you're plagued by nightmares. It's not going to be that much of a problem for me because I'm not abusing the mechanic of sleeping anyway, but it can be a problem for someone who's dependent on sleeping. Always wondered what the Seekers are actually doing here, and my guess is that they wanted to investigate Dexter's camp to see if Dexter himself has had any success in tracking you down. After all, that is a task that he was given. Multiple pieces of ore here, which are quite valuable to someone who's concerned with smithing. And I myself am not, because obviously, first of all, I'm going to probably use the Claw of Beliar until the very end of the game, and second, pretty much all of the weapons you can smith are strength dependent. However, this is not everything you can find in this place, because... is that all of them? That's kind of a small amount, but there is still this road over here, which leads to yet another mine in a bit of a secluded location. It's actually populated by undead. But at this point, that should not be a deal breaker to me. He says, as he gets killed by the skeleton. I can open most of those satchels. I'm not sure, this might be used for a quest back at the Valley of the Mines, so I'm going to leave it be. I don't really remember. Yeah. Well. Was good while it lasted. I've become accustomed to the medicinal properties of the bloodfly venom, and it no longer works as a healing item for me.
Okay, that's... pretty large group of skeletons, but he survived. Now, what's also interesting, there's a mysterious symbol on the wall here. It's never explained, and there is no quest linked with it or anything. It's just a curious detail that probably means something, but I'm not sure what... Okay, so the game crashed again. We had to restart it. I need to heal once more, because there are still some enemies deeper in the cavern. Most prominently, there's actually a skeletal mage, which can be a lot of trouble, mostly because of what just happened. I'm pretty sure I might be dead, although the situation is similar to what happened before. He doesn't see me, so he won't summon the skeleton. I might survive that in such situation. But still, it's going to be tough. Like, is there at least two more skeletons behind him? One of them down. He switched to ice arrow. Okay, I have this mostly under control, I think. There's a stone tablet here, which is great. It's a stone tablet of life energy too. That's even better, because that's actually directly useful towards my playstyle, as opposed to some of the other tablets. Cave actually goes pretty deep. Well, the reward wasn't anything particularly great, although I guess the Tablet of Health was pretty useful, and it is a permanent upgrade as well, so it's not bad at all. I will go to Bengar to tell him that I've convinced Wolf to come and protect him, and I can also use that opportunity to actually train my bow skills with Wolf. I guess I somehow overlooked one of the zombies. Anything in the bushes? Not really. I'll just go by the rest of Dexter's camp once again to make sure that I killed all of the seekers, because it seems there have only been two or three of them, which is not that many, and it makes me think that I might have overlooked some. If possible, I would like to not have to backtrack over here, because
It is pretty annoying. Well, I guess maybe that was all of them. There was one on the bottom and two up top. Anyway, I'll go to Bengar, then I'll teleport back to Onar to complete the mission from Torlof, which was incidentally to kill those exact seekers that I just killed. And after that, I will use the rune that Lester gave me to teleport to Xardas, thereby minimizing the amount of backtracking I have to do. But actually, after talking to Bengar, I'm going to end this episode, because it has been long enough. Swoje zdanie na ten temat. Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. W końcu... Znalazłem ci najemnika. Nie miałem u siebie jeszcze nigdy kogoś takiego. Mam nadzieję, że to się uda. Proszę, weź to. Sądzę, że ci się przyda. Malak wrócił. Najwyższa pora. Myślałem, że już nigdy go nie zobaczę. Apparently Wolf has taken some of the other mercenaries with him, which I guess he was talking about it. Nie trzeba mi więcej kłopotów. Moje zdanie i tak nikogo nie obchodzi. Wszystko w porządku? Tak, cisza i spokój. Moje zdanie i tak nikogo nie obchodzi. Chcę się nauczyć czegoś o ucznictwie. Czego mogę cię nauczyć? Można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Wróć, kiedy nabierzesz trochę więcej doświadczenia. No, i proszę, od razu poprawiła się twoja celność. Trzeba silnie uderzyć w sam środek. Okay, and this episode has been long enough, so I'm going to save here. And actually end it for now. That's all for this one, and I will see you in the next one. Bye.